Cześć, dzień dobry. W 13 odcinku, w którym przedstawiam kluczowe zadania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. I w tym tygodniu kontynuujemy zadania z wyrażeń algebraicznych oraz równań. I mam dla Ciebie kolejne zadanie, takie typowe pod egzamin ósmoklasisty, które bardzo prawdopodobnie, że tego typu zadanie może się pojawić. Ok, a zadanie jest następujące. O liczbie x wiemy, że 1 trzecia tej liczby jest o 3 czwarte większa od 1 szóstej tej liczby. Wyznacz liczbę x. OK, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Dobrze, czyli pamiętamy też z poprzedniego odcinka, że w takim zadaniu tekstowym musimy wyznaczyć jakąś niewiadomą, wyznaczyć równanie i rozwiązać to równanie. Tak? I zauważ, że tutaj de facto mamy podaną już niewiadomą, tak? No bo to jest jakaś liczba x i nie ma określonych warunków, tak? Czy jakaś naturalna, czy ujemna, nieujemna, tak? Czyli zostawmy x, tak? Czyli drugi krok, zapisujemy równanie, tak? Czyli przekładamy to, co jest napisane w języku polskim na język matematyki, tak? Czyli tak, o liczbie x wiemy, że... Czyli tak, no zapiszmy sobie jakieś x, tak? I wiemy, że 1 trzecia tej liczby, tak? Aha, czyli 1 trzecia razy x jest o 3 czwarte większa od 1 szóstej tej liczby, tak? Czyli zobaczmy, że jeżeli... O 3 czwarte większe, tak, to jeżeli po tej stronie zapiszemy sobie 1 szóstą tej liczby, tak, czyli 1 szósta razy x, to żeby doprowadzić do stanu równowagi, tak, żeby postawić znak równości, no to musimy postawić minus 3 czwarte, tak, to się równa. No nie, 1 trzecia razy x minus 3 czwarte równa się 1 szósta x, tak, i to jest ten nasz stan równowagi. No dobrze, no i w takim razie, tutaj, jak to bym przekształcił? No przede wszystkim może tutaj bym przekształcił do wspólnego mianownika, tak, 1 trzecia x i 1 szósta x, czyli po prostu 1 trzecia x, no to jest 2 szóste x, tak? Czyli zapisałbym to jako 2 szóste x minus 3 czwarte, to się równa 1 szósta x. Tak, no i dążymy do tego, by po jednej stronie były x, po drugiej stronie nie liczby, tak? Czyli zobacz, tutaj możemy obustronnie odjąć 1 szóstą x, bo tu nam zostanie 0, a tutaj zostanie nam 2 szóste x minus 1 szósta x, czyli 1 szósta x, tak? Czyli tak, po tej stronie zostanie nam 0, a po drugiej stronie mamy 2 szóste x minus 1 szósta x, no to jest, już w pamięci liczę, tak? 1 szósta x minus 3 czwarte, tak? 3 czwarte zostaje. Czyli mamy drugi krok. Trzeci już w zasadzie. Tak? Czyli ok. Teraz przekształćmy w sposób następujący, że przenosimy te 3 czwarte na drugą stronę, tak? Czyli mamy 1 szósta x zostaje nam po tej stronie. Obu stronie dodajemy 3 czwarte, więc tu nam zostanie w miejsce te 3 czwarte, minus 3 czwarte zostanie nam 0, tak? Czyli wyjdzie nam, to się równa i tutaj, skoro obu stronie dodajemy 3 czwarte, to będzie tutaj plus 3 czwarte do 0, czyli 3 czwarte, tak? Czyli mamy takie równanie, że 1 szósta x to się równa 3 czwarte. No dobrze, czyli 1 szósta razy ta liczba szukana to się równa x. Jaka liczba pomnożona przez 1 szóstą da nam 3 czwarte? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to możemy na przykład obustronnie pomnożyć razy 6, bo wtedy mamy tutaj 1 szósta x razy 6, czyli szóstki nam się skrócą i zostanie nam, napiszę to jeszcze na boku dla tych, co jeszcze do końca nie rozumieją, 1 szósta x razy 6, no to tutaj szóstka nam się skróci i mamy 1 przez 1 w mianowniku i w liczniku, x, czyli po prostu x, tak? 1x. I do tego dążymy, tak? Czyli obustronnie mnożymy razy 6, no to będzie tak, po tej stronie x zostanie nam sam, a po drugiej mamy 3 czwarte razy 6, tak? 3 czwarte razy 6, no to widzimy, że na przykład tu nam się skróci, tak? Tu mamy 2, tutaj mamy 3, czyli będzie 3 drugie razy 3, czyli 9 drugich
czyli możemy to zamienić na przykład na 4 i 1 druga. Tak? I to jest rozwiązanie naszego równania. OK. Wyszło nam, że ta szukana liczba to jest 4 i 1 druga. Jeżeli ma w poleceniu, nie musimy pisać sprawdzenia, tak? Ale polecam, jeżeli masz trochę czasu na egzaminie, gdzieś w rodnopisie jeszcze sprawdzić sobie, tak? Czy ten wynik jest poprawny. Czyli podstawić pod warunki zadania to rozwiązanie. OK, czyli o liczbie x wiemy, że 1 trzecia tej liczby jest o 3 czwarte większa od 1 szóstej tej liczby. No dobrze, no to policzmy sobie 1 trzecią z 4 i 1 druga, tak? 1 trzecia razy 4 i 1 druga, no to będzie 1 trzecia razy 4 i 1 druga nam się zamieni do 9 drugich, czyli wyjdzie nam, tu się skróci przez 3, tak? Czyli wyjdą nam 3 drugie. Tak, czyli 1 trzecia liczby tej to są 3 drugie, tak? Teraz policzmy, ile to jest 1 szósta tej liczby, tak? Czyli 1 szósta razy 4 i 1 druga to się równa. 1 szósta razy 9 drugich i tak, tu nam się skróci przez 3, czyli tu będzie 2, tu będzie 3, czyli będzie 3 czwarte, tak? Czyli 1 szósta tej liczby to są 3 czwarte. No i teraz pytanie, czy różnica wynosi 3 czwarte? No dobra, czyli 3 drugie minus 3 czwarte to się równa, tak? No to w takim razie do wspólnego mianownika, czyli tym wspólnym mianownikiem będzie tu 4, czyli rozszerzymy tutaj ten ułamek do 6 czwartych, tak? Czyli to się równa 6 czwartych minus 3 czwarte. 6 minus 3, no to będzie 3 czwarte, czyli wychodzi 3 czwarte. Czyli tak jak jest w zadaniu, różnica ma wynosić 3 czwarte. Czyli zadanie jest prawidłowo rozwiązane. OK, wybierz na bieżąco z kanałem, pamiętaj o subskrybowaniu tego kanału. Dziękuję za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeśli masz jakieś pytanie, to napisz w komentarzu. Cześć!